Witajcie. Dzisiaj sobie zrobimy lampion ze słoiczka, takiego niewielkiego. Potrzebny będzie właśnie słoiczek, jakaś farba akrylowa. Ja sobie wzięłam białą, ponieważ biały jest takim bardzo eleganckim kolorem, ale niekoniecznie musi być biały. Potrzebna będzie nam malutka świeczuszka, trochę kleju na gorąco, jakiś sznurek jutowy, ja na przykład mam tutaj, a może być też jakaś wstążeczka. Potrzebna będzie gąbka, kawałek papieru, nożyczki i jakaś ozdoba. Ja mam tutaj biedroneczkę taką malutką. I tak, na początku weźmiemy sobie słoik i musimy go pomalować. Nie będziemy malować całego słoika, ponieważ tutaj chciałam zrobić jakiś kształt. Wytnę z papieru małe serce i przyłożę w ten sposób, żeby farba była w koło farbą pomalowany słoik, natomiast w tym miejscu będzie, nie będzie farby, żeby ładnie wyglądała świeczka, która się będzie paliła w środku. Z papieru wycięłam sobie serce. Tutaj przyłożę, a w koło pomaluję farbą. Potrzebna będzie gąbka i farba akrylowa. Może to być też farba do szkła, ale akrylowa równie dobrze kryje, nawet chyba lepiej. I maluję sobie słoik. Ten słoik będzie musiał wyschnąć, więc będzie potrzebował czasu. Ale ja sobie wzięłam suszarkę do włosów i suszarką trochę podsuszę, żeby było szybciej. Tu już mi papierek nie będzie potrzebny. To jest mój kształt serduszka. I teraz maluję resztę słoiczka. Gąbką jest najlepiej odciskać, bo wtedy fajny wzorek powstaje. Jak już mam słoik pomalowany, to sobie go wysuszę. Proszę bardzo, to jest mój wysuszony słoiczek.
I teraz trzeba go ozdobić. Do środka można wsypać na przykład, ja mam tutaj sól do kąpieli, ale można wsypać na przykład jakiś barwiony ryż albo kawę w ziarnach. Chodzi o to, żeby był ładny zapach. Tylko może zanim to trochę ozdobimy. Kawałek sznurka jutowego. Albo tasiemka kolorowa. Na samą górę. Klejem na gorąco sobie zrobię kropeczkę. Żeby mi lepiej przylegał sznurek. Zawiążę kokardę. Teraz jest mi potrzebna jakaś ozdoba. Może serduszko. Taki słoiczek jest bardzo fajny, ponieważ można go komuś dać na prezent, ale też można przechowywać w nim różne rzeczy. Proszę bardzo. Teraz wsypuję do środka pachnącą sól. Wstawiam świeczuszkę. I mam piękny lampion. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że widać. I do zobaczenia.